Witajcie, dziś zabieram Was w niezwykłą przygodę do podwodnego świata Morza Balińskiego. Znurzymy się w głębinach, by zobaczyć nie tylko piękne i barwne ryby, ale także tajemniczy wrak statku, który skrywa wiele historii. Pokażę Wam również największe oszustwo, jakie kiedykolwiek udało mi się zobaczyć na Bali. This is ridiculous. This is the worst place in whole Bali. Thank you very much. Siemaneczko, proszę Państwa, witam Was, proszę Państwa, na półmetku, 40 dzień naszej podróży. Połowa, wstaliśmy rano, jest bardzo rano, jest piąta ileś, nie wyspał się Kubuś. Jedziemy na północ, 2 godziny jazdy na motorze, bo chciałem zaoszczędzić, ponieważ dzisiaj jedziemy nurkować, proszę Państwa, także wsiadajcie ze mną na skuter, 2 godziny jazdy, zimno, pada deszcz, leje sikawica, ale my się tym nie przejmujemy. Oczywiście, proszę Państwa, zapomniałem kluczyków, witam w moim świecie. O, a to jest jeszcze lepsze, że wziąłem kluczyki, gdzie się dałem w dziwne miejsce, bo jeszcze nie jest tak żyć tak prosto. Cały czas, ja tracę codziennie 10 godzin na ogarnianie życia. Boże, zazdroszczę ludziom, którzy tak nie mają, serio. Cholera jasna. Nie mam kluczyków do skuterka. A tu są, dobra. Przedłużamy pobyt tutaj z racji takiej, że muszę poczekać, aż mi karta przyjdzie. Mam śniadanko zapakowane w boksie. Nie rozumiem, po co ja sobie zorganizowałem te śniadania tutaj na miejscu. Kosztują mnie tak dużo, bo 70 tysięcy, a jest całkiem spoko, no ale ja jem zazwyczaj te w boksach, bo po prostu nie zdążam. Nic normalnego. I co, gdzie są kluczyki? Znowu zgubiłem kluczyki. To nie jest śmieszne, nie? Boję się siebie. Dobrze, proszę Państwa, mamy mój moped śmierci i ruszamy w 2-godzinną wyprawę. Swoją drogą, kaski tutaj trzeba mieć zawsze. Ci ludzie, to nie jest jakiś road rage, tylko to jest prawda. Oni wyjeżdżają, jak w Polsce byś wyjeżdżał w prawo, nie? Czyli jak gdyby tak dołączał się do ruchu, oni nie patrzą, co jedzie z tyłu. W sensie realnie nie patrzą się, co jedzie, jeżeli cię włączają w prawo. Wiadomo, są ludzie, którzy się patrzą, ale połowa się nie patrzy, nie? Ma wyjebane w ciebie. To jest największy problem. No i oczywiście pijani kierowcy, nie? 30 tysięcy za pełen baczek. Nic praktycznie. Lecimy dalej. Co się dzieje? Droga zablokowana była. Gościem. Teraz mi zdupcy, bo chciałem Was nagrywać. Chciałem to sobie nagrać. I co? W prawo? Pojebane, jak to mi wyprowadzi w ogóle? Patrzcie. Pola ryżowe. Dojechaliśmy już do takiej bardziej głównej drogi, także się cieszę. Ja pierdzielę. Tak żałuję, że się spieszę. Takie piękne pola ryżowe, zobaczcie. W końcu dotarliśmy do malowniczego centrum nurkowego Tulamben Dive, które usytuowane jest bezpośrednio przy brzegu Morza Balińskiego. Proszę Państwa, zawsze papierologia, że jak umrzesz i tak dalej, to nie biorą odpowiedzialności. Nurek, który będzie mi towarzyszył, opowiedział mi, czego możemy się spodziewać na dnie indonezyjskich wód. This one is a famous liberty wreck in Bali when it worked out. So this is called United States Army Transportation Liberty Wreck. This is 30 meters? 30 meters max. But you mean that this is 30 meters, this is 30 meters, this is, so this is like 100 meters long? So yes, 120 meters. Really? Wow, this is so awesome. Big one and long one. Yes. So there's 2 gun machines, one in here, so one in here. No way, that's so awesome. I thought that because there are many shipwrecks in like diving places that they put them by themselves, you know, they just, you know, sunk them so people can see. And this is a real one. Shit, all the same issues. And now, you know, the shipwreck is laid down from 8 meters to 27 meters. It's covered by corals. Yes. So what we can see here, we get oriental sweet leaves, barracudas. Barracuda, yeah. Turtles, perfect, and stingray. Okay. Nudibranchs. Okay. Nudibranchs. Nudibranchs. I know. I made a documentary about nudibranchs. Oh, really? Really? I can show you. I was doing this in Krabi. You know, Krabi in Thailand. Yeah. Jakiś czas temu miałem okazję odwiedzić piękną prowincję Krabi, położoną w południowej części Tajlandii. Tam zrealizowałem dokument, który skupiał się na ślimakach nagoskrzelnych. Głos do tego filmu użyczyła mi Krystyna Czubówna. Znajdujemy się w leżącej nad Morzem Andamańskim prowincji Krabi. Jeżeli lubicie podwodny świat, koniecznie zobaczcie ten materiał. So here is the base, yes? Wow, it looks so nice, you know? Thank you. Ale zajebistą mają tą strefę. So we got locker here.
Okay. Chciałbym podzielić się z wami kilkoma informacjami na temat niezbędnego sprzętu do nurkowania. Okulary są niezbędne. Korzysta się z płetw. Te kamizelki odpowiadają za to, że pompowywane jest tutaj powietrze, jeżeli będziemy chcieli iść do góry bądź w dół. Czasami się też do tych kamizelek daje obciążenie, aczkolwiek jeżeli o obciążeniu mowa, to obciążenie zakładamy na pas. Chodzi o to, żebyśmy byli idealnie zbalansowani. Fizyka, dynamika wody, bardzo ważna sprawa. Jeżeli mamy też powietrze w płucach, to idąc do góry ono się rozszerza, a idąc w dół ono się zwęża, ponieważ ciśnienie jest większe na dole. Dlatego na przykład właśnie korzystamy, ta butla, którą mamy, butlę tlenową, nie tylko dostarcza nam tlen do płuc, ale również możemy sobie pompować kamizelkę, jeżeli na przykład chcemy troszeczkę do góry albo troszeczkę w dół. Mamy to urządzenie, które się podpina do butli tlenowej. Mamy zawsze dwa podajniki, bo zazwyczaj się nurkuje we dwójkę. Jeden i zapasowy. I też zapasowy jest dla osoby, która by na przykład, no, zauważylibyśmy, że jest dyntka z jego jakąś tam rzeczą albo coś mu tam nie wychodzi. Buty, no to czasami się buty zakłada do płetw, jak są jak jest fajne miejsce, to macie buty do płetw. Have you been dive in Bali? No. Is your first time? Yes. You know, you choose right place because the wreck is quite famous, so many people want to see this. What, one more time, what is your name? Netona. Okay, Jacob. Nice. Dojeżdżamy do bazy, panie noszą na głowach butle. We'll cut this out, you know? So yeah. No one see that. Morze Balijskie to ciepłe, płytkie morze na południowym zachodzie Pacyfiku, oddzielające wyspy Jawę i Lombok. To popularny cel turystyczny, słynący z pięknych plaż, kryształowo czystej wody oraz bogactwa raf koralowych. Ma ono również bogatą historię. Przez wieki było centrum handlu przyprawami, co przyciągało kupców z całego świata. Później stało się punktem strategicznym w trakcie II wojny światowej, co doprowadziło do licznych bitew i zniszczeń. Teraz niestety nie miałem takiej okazji, aby poprosić panią Krystynę Czubównę, dlatego przekazuję głos nadwornemu rybologowi Nowciaksowi. Chodzimy pod indonezyjskie wody, gdzie można spotkać wiele pięknych i interesujących gatunków ryb. Omacentrus coelestis jest zdolny do zmiany koloru swojego ciała w zależności od sytuacji. W momencie zagrożenia ryby te mogą zmienić kolor swojego ciała na ciemniejszy, co pomaga im uciec przed drapieżnikami. Longfin bannerfish ma charakterystyczne wydłużone płetwy, których ubarwienie przypomina biało-czarną szachownicę. W swoim naturalnym środowisku żyje na rafach koralowych, gdzie odgrywa ważną rolę w łańcuchu pokarmowym, odżywiając się głównie planktonem i drobnymi organizmami wodnymi. Naszym oczom ukazuje się wrak statku, o którym wspominał Nurek. Statek USS Liberty został zatopiony podczas II wojny światowej przez japońskie lotnictwo i przez wiele lat leżał na dnie oceanu, aż do czasu, gdy został odkryty przez lokalnych rybaków. Golden Damsel, czyli złoty głowaczek, ma bardzo silny instynkt terytorialny i zwykle żyje w małych grupkach w pobliżu koralowców, które uważają za swoje terytorium. Abudewtów Vaigenisis jest jednym z bardziej agresywnych gatunków ryb koralowych, często wchodzi w konflikty z innymi rybami, szczególnie w przypadku, gdy uważa, że jego terytorium jest zagrożone. Jednak w przeciwieństwie do innych ryb, które uciekają, często przepędza swoich przeciwników, potocznie jest on zwany minimajkiem. Plektor Hinchus jest gatunkiem ryby, który może żyć bardzo długo, nawet do 50 lat. No nie, no p***o z tymi nazwami. Czyli ryby z rodziny Amp... Nie, no tego nie czytam po prostu. I tyle. Świetnie. Jesteśmy po pierwszym nurze. Świetnie, kurwa, w ogóle takie ryby były. W ogóle widzieliśmy jednego nudibranchis, jak pokazywałem palcem, było widać jednego nagostrzelnego syna. Jestem ekspertem odnośnie ślimaków nagostrzelnych, nie będę chciał się tutaj chwalić za bardzo. Kocham nurkować, nie? W sensie nie będę wam pierdolić. Przepraszam, że przeklinam. W ogóle dostałem taką wiadomość od mamy, także będę mniej przeklinał i ogólnie postaram się być bardziej kulturalny, mamusiu. Penetrowanie tego świata, no i medytacja, bania dosłownie. Odpoczywa tak, że to szok. Niesamowicie. Ty, posiłeczek. Thank you very much. Także wdupcymy sobie. Zajebiście. Wleciały lodziki jeszcze. Tutaj dostałem lodziki, także mega fajnie. Naprawdę tutaj wydaje mi się, że bardzo to Bali się stara o tych klientów tutaj.
bo to widzę, że nie tylko do mnie, ale też w innych szkołach jest podobnie. Dobrze, proszę Państwa, należycie pojedzone. Raczej nie powinno się tak wydupcać przed nurami, ale trudno. Najgorsze, co może być, mokra piana teraz do założenia. Trzeba wodę pić, bo powietrze jest suche i wysusza płuca, wysusza organizm, także dużo wody trzeba pić. O, schodzą do wody. White bomb. I płyniemy. Niesamowite, niesamowite. Ale zawsze mi się podobały te takie do balansowania po bokach. Wyglądają kozacko. Proszę Państwa, kocham ten moment, kiedy zaczyna padać deszcz, a Ty schodzisz pod wodę, po prostu uciekasz. To jest największy counterfeit, nie? Nic Ci nie może to zrobić. Marble Sea Cucumber to gatunek ogórka morskiego, który może znieść ciężkie warunki wodne, takie jak niskie poziomy tlenku węgla, jest zdolny do szybkiego poruszania się po dnie morskim. Clearfin Lionfish to piękny, ale groźny dla innych ryb gatunek. Posiada trujące kolce, którymi się broni. To gatunek inwazyjny i pochodzi z Oceanu Indyjskiego, ale został szeroko rozprzestrzeniony przez ludzi. Jej trujące kolce są również popularnym składnikiem tradycyjnej medycyny chińskiej. Mantis Shrimp to drapieżna ryba morska, która ma niezwykłą zdolność do łapania swojej zdobyczy, posiada bardzo silne szczęki, które mogą zgnieść muszle i skorupki. Pineapple Sea Cucumber to gatunek ogórka morskiego, który ma kształt przypominający ananasa. Są popularne jako składniki zup, sałatek i dań jednogarnkowych. Był bardzo silny prąd, nie wiem, czy to było widać, ale ciągnęło nas trochę, dużo tlenu zużyliśmy. Patrzcie, tak ciągają liną. Ciągają statek, mam robić sieć. A nie na głowach, sprzęt noszą. Czas na ostatniego nura. Arotron nigropunctactus, zwany również fugu, jest rybą jadowitą i jest popularna w kuchni japońskiej, gdzie pod nazwą fugu serwowana jest jako potrawa. Acanthurus pyrophorus posiada ostrą płetwę ogonową, która może uszkodzić inne ryby w przypadku ataku lub obrony. Bearded scorpionfish, zwany również rybą skorpionem, posiada liczne kolce na grzbiecie i może być bardzo niebezpieczny dla nurków, którzy mogą przypadkowo dotknąć tego drapieżnika. Titan triggerfish potrafi utworzyć gniazdo, gdzie składa swoje jaja. W czasie tarła samce bronią swojego terytorium i mogą być bardzo agresywne w stosunku do innych ryb i nurków. Trumpetfish to ryba, która potrafi zmieniać kolor, aby dostosować się do otoczenia, jest bardzo zwinna i potrafi szybko zmieniać swoje położenie. Dwarf lionfish to mała, ale bardzo piękna ryba, która żyje wśród rafy kolorowej i poluje na mniejsze ryby i skorupiaki. Deszcz. Nurkowanie wychodzi 300 zł za 3 nurki z wypożyczeniem sprzętu, dwoma jedzeniami. Wołam świat nurkowy o powiedzenie mi, czy to jest dobra cena za jeden dzień. Zakładam, że jakby się tutaj wykupiło więcej, to by wyszło taniej. W ogóle muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W Indonezji jestem 4 dni, czy tam 3, ale miałem sraczkę więcej razy niż w Indiach, proszę państwa. No słuchajcie, nie mam kluczyków do skutera, nie? Nie mam. Wydaje mi się, że naprawdę ciężko znaleźć mi konkurencję w gubieniu rzeczy. W majtkach były, nie? W majtkach. Thank you very much for the dives. Thank you very much, bye bye. To mu się rozpadało, proszę państwa. 2/3 drogi w tą stronę, padał deszcz. Ogólnie, jak widzicie, mam kask bez szybki. Po pierwsze, wszystkie muchy mi wpadają do oczu, a po drugie, zadupca mi w oczy deszcz. Cały czas jadę tak, o, przymrużony. Jestem skurczybyk, mi nie dał kasku dobrego. Pewnie wiele z was kojarzy tą popularną bramę. Stała się hitem na Instagramie. Teraz chcę was zabrać tam osobiście, abyście zobaczyli coś niesamowitego, ale nie w pozytywnym znaczeniu. Odkryjmy razem, że to, co wygląda imponująco na zdjęciu, tak naprawdę jest jedynie mistyfikacją. Dobrze, proszę państwa, jest tutaj taka brama, gdzie każdy sobie robi zdjęcia. No i pomyślałem, że podjadę, bo miałem po drodze. Oczywiście unikam takich miejsc, chociażby dlatego, że przyjeżdżasz. Oczywiście gościu cię prowadzi, że nie możesz wjechać tam w to główne miejsce, tylko ci pokazuje gdzieś dalej. Wjeżdżasz na parking i zamiast dojechać samemu, musisz kupić sobie busa. So you have to take my bus for going to temple.
Yes, I know. So now you can ticket for bus first, 45,000 per person. That's okay. For up and down. For yes. The entrance, you pay up there, 55,000. Not good. Thank you very much. Można sobie kolorki wybrać. This one. Zostałem ubrany w jakieś takie gacie. Są też Romale. Żydowie na swoich skuterach. Dodatkowo widziałem też Europejczyków, którzy wjechali na swoich skuterach. Jak się dowiem, że ten skuter na początku, bo jak tutaj jechałem, to mi gościu kazał skręcać w tą górę, gdzie musiałem kupić bilet autobusowy. Jak się okaże, że wcale tak nie trzeba było zrobić, to z nim porozmawiam, bo tak nie może być. To już jest naruszenie prawa. Icy. Ale prawdziwy widok jest w drugą stronę, na górę, która jest całkowicie zachmurzona. O tamtą. Pokażę wam największe oszustwo tego miejsca, czyli sposób, jak ci ziomale robią te foty. Get stamped and your ticket. So this is the queue number. So you have to wait about the queue. And what is the number right now? 315. So it's 40. Another 40. Okay. How much do? How long do you think it will take? I think about 1 hour, maybe. No less, way. Maybe more. Really? Yeah. Really? Fuck. If I knew this, I wouldn't came here. You know. This is so bullshit. You know. No. I don't want to come here anymore. Nie byłoby to dla mnie takie dziwne, gdybym dowiedział się o kolejkach na samym początku wycieczki. Jednakże dowiedzieliśmy się o nich dopiero po przyjeździe na miejsce, po zapłaceniu za wszystko, co mnie niemile zaskoczyło i zdenerwowało, gdyż wiedziałem, że zaraz będzie ciemno. Kumacie to? I tutaj wszyscy ludzie czekają na to, żeby zrobić sobie fotkę. Bierze lusterko. Next pose. I korzysta z lusterka i odbija to wszystko. Oszustwo. Zrobiłem tak. Front pose, back pose, jumping. Miłość. 1, 2, 3. To jest właśnie zniszczone miejsce, nie? This is ridiculous. Jeżeli jednak nie interesuje was zdjęcie, to nie wszystko stracone. Znajduje się tutaj piękna świątynia, którą możecie podziwiać. Za pół godziny będzie zachód. Nikt ci nie powie, że jest kolejka. Nikt ci nie powie, że już jest za późno. Jeszcze teraz powinienem pójść na tą huśtawkę najsłynniejszą. A w ogóle na tej huśtawce to 400 tysięcy się płaci. Niesamowita rzecz się stała. Wyładował mi się telefon. Jestem gdzieś godzinę drogi od swojego domu. Wiem tylko jak się nazywa to miejsce, nie wiem na jakiej ulicy to jest. Sorry, you go to Ubud? Or no, we want to Canggu. Canggu, and this is straight or right? Canggu and okay. Sorry, which way to Ubud? Straight, yes? Okay, thank you very much. Dobrze, zapytałem się o Google Mapsa. Znaczy lewo, prawo i później będziemy myśleli. Miało być lewo, prawo, było i teraz znowu będzie lewo i będzie prawo i będzie cały czas długa prosto. A tutaj pomnik jakiegoś kajtka. To wygląda jak kajtek. Do you know which way to Ubud? Ubud. Can I check on Google Maps to my hotel? Coś się nie może załadować tutaj na telefonie. Okej, okay, okej. Okay. Left. Left. Dwa razy się zapytałem kogoś z Indonezji i dwa razy mi źle powiedział. Thank you very much. Dobrze, proszę państwa, udało się, dojechaliśmy. Dobra, fioty, sytuacja wygląda tak, że wróciłem, położyłem się na chwilę, jest 21:24. Bardzo ważną rzeczą, obowiązkową wręcz, którą każdy musi zrobić, jak jest w Indonezji na Bali, skorzystać z Gojeka, Gojek. To są taki Uberek, Uber Eats, tylko że chłopy są naprawdę tutaj bardzo popularne. Dowożą jedzenie w Trymiga, można płacić kartą, kasą, także zamówimy sobie coś fajnego. Cyk, Big Spicy Chicken Crispy Popcorn, Spicy Crispy Hot Lava Sushi, wow. Cena 100 koła, delivery fee 20 koła, będzie za 45 minut, proszę państwa. Zobaczymy, czy to dobre żarcie. Znowu jaszczurkę było widać. Niektórzy mówią, nie, mam jaszczurkę w pokoju. Ja mówię tak. Tam jest, widzicie, na górze. A ja mówię, zajebiście jak jest jaszczurka, bo one zjadają komary i jakieś inne robale, muchy i tak dalej. Hello. Oh, thank you very much. 125, yes? Yes. Okay, perfect. Thank you very much. See.
Oh, this is not mine. Oh, not. Yeah, not yours. This is not mine. Okay. Oh. Yes. I almost stole your food, you know? Dobra, dawać żarcie, bo jestem głodny, głodniacki. Zajebiście, teraz mam przed Państwa dużo większą porcję. Patrzcie, ja już to pokazałem wcześniej. Cycuchy. Fajnie. Dlaczego takie ciepłe to było? Aha, bo to jest lodówka. A lodówka jest tak gorąca. Na zewnątrz jest tak gorąca, a wewnątrz jest zimna. Cyk, sushi. Ale co, że ja 3 sushi zamówiłem aż? Dobra, chicken. Popcorn chicken. No ale dobra, jakiś sosik tego, tamtego. Czy gdybym mógł powąchać, czy gdybym mógł podjąć decyzję, że zawącham i dostanę inny zapach kurczaka, losowy, może być gorszy lub lepszy niż ten, to czy bym to zrobił? Najprawdopodobniej tak. Ale dzięki Bogu nie zapachem człowiek żyje. Państwo, jeżeli to Wam się podobało, to bardzo możliwe, że będzie Wam się podobał poprzedni odcinek, gdzie się wspinaliśmy, gdzie mieliśmy przy Państwa lekcję gotowania. A jeżeli już go oglądałeś, to może zastanów się, czy warto zasubskrybować ten kanał i zobaczyć, co będzie w kolejnym odcinku za 2 dni. Pożar! Yeah!